wybraliście się Państwo na terenie niepublicznego żłobka w Opatowie pod nazwą Rajd Malucha. Pomysł wynik z oddolnej inicjatywy. Na naszym terenie, na terenie naszego powiatu opatowskiego, żłobka nie ma już ponad 20 lat. I to rodzice przychodzili do nas z prośbą, aby zrobić coś, żeby taki żłobek mógł funkcjonować. No i udało się, 2016 rok i możemy cieszyć się żłobkiem, niepublicznym żłobkiem w Opatowie. Z bezpłatnej opieki może skorzystać do 25 dzieci. Placówka zapewnia również darmowe wyżywienie oraz szeroki program zajęć. To przede wszystkim zajęcia muzyczne, rytmiczne, ruchowe. Ogromną wagę przywiązujemy do edukacji zdrowotnej, która jest bardzo istotna. Mamy też zajęcia z logopedą, mamy zajęcia dla dzieci starszych dwa razy w tygodniu z języka angielskiego. Stworzenie takich warunków możliwe było dzięki otrzymanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ponad 2 700 000 dofinansowanie i te fundusze zostały przeznaczone na funkcjonowanie żłobka i opieki nad dziećmi w ramach opieki dziennych opiekunów. Jest to jedna z 6 placówek w regionie utworzonych dzięki funduszom europejskim. Świętokrzyskie w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 posiada 60 milionów złotych, które mogą być przeznaczone na tworzenie, doposażanie, rozwijanie opieki żłobkowej nad małymi mieszkańcami naszego regionu, ale również finansowanie opieki dziennej, opieki niań. Dotychczas z tej puli wykorzystano blisko 11 milionów złotych na realizację 9 projektów. Dzięki temu powstało ponad 330 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. 14 z nich dostępnych jest w niepublicznym żłobku integracyjnym Zielony Krokodyl w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rodzice, którzy korzystają z opieki żłobkowej, zostali specjalnie wybrani zgodnie z założeniami projektowymi. Są to osoby, które wracają do pracy, na rynek pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego bądź urlopu wychowawczego, bądź ojcowie, którzy byli do tej pory bezrobotni i są poszukujący pracy. W tym momencie nie wnoszą opłat za jedzenie. Czesne zostało obniżone do kwoty 290 zł miesięcznie. To jest jedyny koszt, jaki rodzice muszą po prostu ponieść. A dzieci przebywają u nas od godziny 6.30 do godziny 17.00, więc ten czas pobytu jest dosyć długi. Mają zapewnioną cały czas opiekę. Zostały zakupione meble, leżaki, wyposażona łazienka, zakupione zabawki, wszystkie pomoce dydaktyczne dla dzieci. Wymiernym efektem projektów są także nowo powstałe miejsca pracy. Zatrudnionych jest 3 opiekunów, zatrudniona jest pani pielęgniarka, za chwilę będzie zatrudniona pani kucharka, pani dietetyk. Z kolei w powiecie opatowskim zatrudnienie znajdzie 30 osób, w tym 19 opiekunów dziennych. Beneficjenci projektów zgodnie potwierdzają, że warto było sięgać po dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. To jest świetny sposób na to, żeby coś zrobić więcej, bo własnymi środkami na pewno by się to odbyło, ale nie w takim czasie, bo no niestety są to bardzo, bardzo duże pieniądze, bo nasz projekt opiewa na kwotę 650 tysięcy złotych, gdzie 550 tysięcy to jest dotacja, reszta są nasze środki własne. Więc no są to bardzo duże pieniądze, którymi nie operujemy na co dzień. Polecam wszystkim, którzy zajmują się pracą zarówno społeczną, jak i samorządną, aby nie bać się i naprawdę pozyskiwać fundusze. Cel naszego projektu jest taki, aby godzić karierę zawodową i opiekować się dzieckiem. I taki cel rzeczywiście zrealizowaliśmy w 100%. Kolejne dotacje czekają już na rozdysponowanie. W 2017 roku na konkursy żłobkowe przewidziane jest ponad 17 milionów złotych. Znacząca alokacja po to, aby warunki do opieki nad dziećmi świętokrzyskim dla tych rodziców, którzy tego potrzebują, były jak najlepsze. Zapraszam Państwa do składania tego typu aplikacji.